Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na najnowsze wydanie informacji. Profesor Jacek Majchrowski ponownie będzie prezydentem Krakowa. Został wybrany na piątą kadencję z poparciem prawie 62%. W drugiej turze wyborów pokonał Małgorzatę Wasserman. Ja uważałem za taką elementarną rzecz, najważniejszą, to, że ludzie chcą sami podjąć decyzję, kto będzie nimi zarządzał czy kierował ich miastem przez najbliższe 5 lat. To nie jest tak, że mówimy, a to nam nic nie zależy, obojętnie kto, to niech sobie, nie musimy iść. Nie. Właśnie to jest takim elementem podstawowym i bardzo wszystkim za to dziękuję. Frekwencja krakowska jest powodem do dumy, bo jest to najwyższa frekwencja, jaka była do tej pory w wyborach. Walka ze smogiem w Krakowie ciągle trwa. Nadal można dostać dofinansowanie do wymiany pieca. Osoby najuboższe otrzymają nawet 100% poniesionych kosztów. Ale to nie wszystko. Mogą także starać się o dopłatę do rachunków, jeśli zmienią piec na proekologiczny. Osoba, której dochód nie przekracza w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 1402 zł, może otrzymać 100% dofinansowania do wymiany pieca. W przypadku rodzin, gospodarstw domowych wieloosobowych ta kwota to jest 1056 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Mówimy o kwotach netto. Należy również pamiętać, że miasto zadbało o to, żeby osobom, które są gorzej sytuowane, dopłacać do rachunków za ogrzewanie po tym, jak przeprowadzą trwałą wymianę ogrzewania z paliwa stałego na system proekologiczny. Na osiedlu Kliny zostanie wybudowana szkoła podstawowa. W tej nowoczesnej placówce znajdą się 24 sale lekcyjne dla 600 uczniów. Obok szkoły powstanie wielofunkcyjne boisko. Pierwszy dzwonek w nowej szkole zabrzmi w 2021 roku. W tym tygodniu została podpisana umowa z wykonawcą na budowę właśnie tak tej dużej szkoły na kwotę ponad 40 milionów złotych. W tym momencie tam jest bardzo duża potrzeba na otwarcie nowej szkoły podstawowej z uwagi na to, że obecne szkoły podstawowe sąsiadujące i będące w tym terenie są bardzo liczne, a pamiętajmy, że dodatkowo muszą te szkoły pomieścić klasy 7 i 8 w związku z reformą. Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem od zeszłego roku mogą korzystać ze zniżek, jakie daje im Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. Od tego tygodnia program Kraków dla Rodziny N zmienił formułę. Nowa formuła obejmuje nową grupę uprawnionych, czyli dzieci niepełnosprawne, które ukończyły 25 rok życia i co jest ważne, legitymują się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia oraz legitymujące się także znacznym stopniem niepełnosprawności lub innymi orzeczeniami, które są równoważne z tymi, które wymieniłam, a także opiekunowie faktyczni dwóch opiekunów faktycznych, to mogą być rodzice, ale może być to na przykład rodzeństwo, niekoniecznie muszą być spokrewniani, warunkiem jest to, żeby wspólnie zamieszkiwali. Krakowskie dorożki wpisały się już w krajobraz rynku głównego i trudno sobie wyobrazić, że mogłoby ich zabraknąć. Każdego roku mieszkańcy i turyści, zwłaszcza w okresie letnim, martwią się o zdrowie zwierząt. Dlatego miasto postanowiło je zbadać. Sprawdzono m.in. pracę serca, badano krew i poziom stresu. My robimy kontrole od wielu lat. Kontrole dotyczące samych zwierząt, jak i miejsca ich przebywania. Natomiast ekspertyzy tej, która była teraz zrobiona w lipcu i we wrześniu, to jest już z kolei czwarta ekspertyza. Konie miały założone pulsometry, które non-stop monitorowały pracę serca. Podczas pracy, podczas postoju. Mało tego, jeszcze używano kamer termowizyjnych, żeby popatrzeć też, jak temperatura wpływa bezpośrednio na ciało zwierzęcia. Te wszystkie parametry były badane, zestawione i wyciągnięto wnioski, że generalnie rzecz biorąc, wszystkie, powiedzmy sobie, parametry fizyko-chemiczne czy fizjologiczne tych zwierząt podczas pracy, jak i podczas postoju nie wybiegały poza obowiązujące normy. W niedzielę wielkie święto wszystkich Polaków, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji na rynku głównym zabrzmią najważniejsze polskie pieśni i piosenki.
W ramach jubileuszowej 70. krakowskiej lekcji śpiewania pod hasłem Radosna Niepodległości dla mieszkańców i turystów przygotowano 8 tysięcy bezpłatnych śpiewników i 4 tysiące czapek krakusek. W południe po hejnale i hymnie zapraszamy także na trzecie ogólnopolskie śpiewanie biało-czerwonych przebojów. Na scenie, na rynku głównym pojawią się Ira, Sarsa, Marta Gałuszewska i Ania Karwan. Wszyscy będziemy śpiewać największe biało-czerwone przeboje, a na finał wykonamy krakowski splin. Z okazji przypadającej w tym roku 40. rocznicy wpisania Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Urząd Miasta Krakowa chce upamiętnić ten fakt, projektując specjalne tablice. Do 30 listopada mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać propozycje miejsc, gdzie powinny pojawić się takie tablice. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail kd.umk@um.kraków.pl, w tytule wpisując tablica UNESCO. A na koniec motoryzacyjna gratka. Krakowskie MPK sprzedaje 99 starych autobusów, a Zarząd Dróg Miasta 16 samochodów. To pojazdy wycofane z eksploatacji lub porzucone na ulicach miasta. Do wylicytowania będą m.in. Audi, BMW czy Lexus. Takiej licytacji jeszcze w Krakowie nie było. Do kupienia prawdziwa armia autobusów. Krakowskie MPK sprzedaje pojazdy, którymi nie będzie już wozić pasażerów. To, że kupowaliśmy nowe autobusy, spowodowało, że oczywiście mogliśmy wycofać pojazdy starszego typu. I te właśnie pojazdy są teraz dostępne. W sumie prawie 100 autobusów, od małych pojazdów przez kultowe Scanie, czyli jeden z pierwszych nowoczesnych autobusów w Krakowie, przez Solarisy do przegubowców. Ceny wywoławcze zaczynają się od 10 tysięcy złotych. Jeśli dla kogoś autobus jest jednak za duży, to może wylicytować coś mniejszego. Od małego poręcznego miejskiego autka, przez gustownego kompakta, do szykownej limuzyny. Nawet w dwóch odsłonach, jedna z nich niestety bez tylnej szyby. Znajdzie się też rarytas dla koneserów starej motoryzacji. Dojrzały 48-latek liczy na dobrą opiekę. W sumie do kupienia jest 16 samochodów. Być może nawet niektóre z nich jeżdżą. Szczegóły obu licytacji na stronach MPK Kraków i Zarządu Dróg Miasta Krakowa. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne informacje zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.